bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy. Pod tym hasłem odbył się tegoroczny 5. ogólnopolski konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Rymowanka ma na celu propagowanie bezpieczeństwa, bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. KRUS stawia na bezpieczeństwo właśnie od najmłodszych lat, bo młode dzieci przenoszą pewne zasady bezpiecznej pracy do domu, pokazują to rodzicom, a docelowo będą przecież pracowały w tych gospodarstwach. Rymowanki są coraz piękniejsze, także rozwijają się, dzieci chętnie uczestniczą i myślę, że przynosi to pożytek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Konkurs adresowany był do dzieci urodzonych w latach 2009-2013, w których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Tegoroczna edycja służyła popularyzowaniu wśród najmłodszych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Piąta edycja konkursu na rymowankę to stosunkowo nowa forma działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ale już na stałe wpisała się w kalendarz naszych wydarzeń prewencyjnych. Prawie 2000 prac nadesłanych przez młodych artystów, którzy rymują i poprzez rym trafiają do rolników, do swoich rodziców, do swoich rówieśników, jak bezpiecznie pracować w gospodarstwie rolnym. Zadanie konkursowe polegało na ułożeniu rymowanki popularyzującej zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzę o zagrożeniach wypadkowych. W piątej edycji konkursu uczestniczyło 1863 dzieci. Autorami najwyżej ocenionych prac zostali Otylia Bannert z województwa opolskiego, Emilia Biedrzycka z województwa łódzkiego, Zuzanna Bugaj z województwa mazowieckiego, Rafał Bursy z województwa opolskiego, Zuzanna Cholewicka z województwa małopolskiego, Jakub Cymerman z województwa kujawsko-pomorskiego, Dominika Gizler z województwa śląskiego, Karolina Chryciuk z województwa lubelskiego, Oliwia Jurkowska z województwa świętokrzyskiego, Zofia Kapowicka z województwa mazowieckiego, Barbara Kiebała z województwa podkarpackiego, Lena Kołtun z województwa lubelskiego, Weronika Lisiak z województwa wielkopolskiego, Jakub Litwin z województwa zachodniopomorskiego, Milena Miarka z województwa małopolskiego, Klaudia Róg z województwa podkarpackiego, Paweł Smoliński z województwa dolnośląskiego, Piotr Sobczak z województwa zachodniopomorskiego, Gabriela Szaranek z województwa wielkopolskiego, Magdalena Tasarz z województwa śląskiego. Chciałbym mój projekt przedstawić, aby życie komuś ocalić, chcę, by wiedziała o tym każda rodzina, że w wypadku zawsze tkwi jakaś przyczyna, by przy pracy bezpieczeństwo zachować, każdy rolnik musi tych zasad się pilnować. Gdy maszynę naprawiamy, o jej wyłączeniu pamiętamy. Porządek w narzędziach trzymamy, w ten sposób o zdrowie swoje dbamy. Bo inaczej, gdy się o nie potkniemy, to zęby sobie wybijemy. Nigdy z przyczep nie skaczemy, bo swe nogi połamiemy. Środki chemiczne trzymamy schowane, by przez dzieci nie były dotykane. Zdrowa i bezpieczna wieś. Kto chce na wsi zdrowo żyć i pracować, musi się do zasad bezpieczeństwa stosować. W pracy rolnika jest dużo ryzyka, dlatego ważna jest profilaktyka. Brak uwagi, gdy pracuje maszyna, to częsta wypadków przyczyna. Nic nie zrobię, rolnik powie, gdy choroba złamie zdrowie. Jednak zna dobre sposoby, jak się ustrzec od choroby. Je owoce i warzywa, a po pracy odpoczywa. Odrzuca cuksy i praliny, od nich zdrowsze są maliny. Każdy się tych zasad trzyma, aby zdrowa była rodzina. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, tablety ufundowane przez prezesa KRUS, a także upominki od ministra edukacji i nauki. Zwycięzcom gratulujemy,
a pozostałym uczestnikom konkursów dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnej konkursowej rywalizacji w 2025 roku.